Witam wszystkich bardzo gorąco, moi drodzy. Zrobimy sobie y, szybką analizę tutaj na live'ie, bo to 48 minut nie będziemy analizować całego, ale będziemy tak przeskakiwać, żeby niektóre elementy tutaj ogarnąć. Więc y, wczoraj Redzi udostępnili gameplay. Ja już mówiłem o tym. Ja gameplay widziałem w Warszawie. Co warto powiedzieć na samym wstępie, zobaczcie, e, zobaczcie tutaj, jaka jest literka, jest B. E, jest to napadzie, oczywiście, ogrywane z tego względu, że e, na padzie, ogrywając, jesteśmy w stanie pokazać płynnie kamerę i płynnie ruchy. E, na myszce byśmy mieli po prostu takiego Parkinsona, więc to po prostu ładnie wygląda, jak się gra na padzie, prawda? Mm. E, jeszcze odnośnie gameplayu, bo byliśmy dwa miesiące temu na pierwszym pokazie takim. Tam był zaprezentowany gameplay, który był kiedyś na E3 pokazywany, i to nie był ten sam gameplay, ale pokazujący to samo, czyli tą samą zawartość gry, ale w inny sposób. Oni to po prostu nagrywali pewnie parę razy, wybrali tą najlepszą nagrywkę i dodali jeszcze tego narratora. Więc na wstępie mamy yy, z takich ważniejszych rzeczy, no bo tutaj mamy. O takich ważniejszych rzeczy, czyli tutaj się ludzie już jarali, tam pokczampy leciały, tak, bo to o, w końcu Dobra. I to jest w ogóle, to jest menu gry. Ono oczywiście będzie pewnie zmieniane, ale już mi się podoba. Jeżeli chodzi o menu gry, to muszę wam powiedzieć, że to jest coś, coś takiego mi się podoba, nie? Czyli nie ma za dużo nawalonych rzeczy, ale jest klimatyczne. Dobra, ja będę przeskakiwał, więc tak. Tutaj teraz przechodzimy do robienia postaci. E, mamy oczywiście dwa rodzaje postaci. E, tutaj akurat tak samo. W ogóle ja nie widziałem jeszcze gameplayu, i oni chyba żadnego gameplayu nie pokazali, gdzie się facetem gra. E, nie wiem z jakiego powodu, ale widocznie tak wybrali ze względów fabularnych. Może ciekawie jej początek wygląda. E, jest kobitka. Oczywiście tą kobitkę możemy sobie w różne sposoby tutaj modyfikować, e, bo tutaj nie wybieramy klasy żadnej. Tak naprawdę każdy, każda postać będzie mniej więcej taka sama. To znaczy, tam nie ma klasy: wiecie, jakiś kurde medyk, sniper, grenadier i tak dalej. E, tylko od naszych statystyk zależy i innych jakichś modyfikacji, jaką my tą postać zrobimy, nie? Także jest tutaj kustomizacja. E, wyłącz napisy, bo zasłaniają. Dobra. Więc tak, to będzie całkiem spoko, tym bardziej, że wybierając na początku postać, jeszcze wybieramy jej przeszłość. To też fabularnie jest bardzo fajna rzecz, nie? Dobra, i zaczyna się rozgrywka od tego, że tam wchodzimy do, do tego hotelu całego, czy tam. do tej klatki. Tam się coś złego stało, bo generalnie oni kradną tam niektóre osoby, niektóre tam. Ja w sumie nie wiem, jak oni się nazywają, czy to są roboty, androidy, boty. Nie wiem, jak ich nazwać, no ale oni po prostu części ciała tam po prostu im kradną i, i to pewnie sprzedają albo na własny użytek, nie? E, więc e, tutaj mamy początek i w ogóle przepraszam za tą dygresję, ale on po prostu tak bardzo Jana Pawła II przypomina, że to jest aż niesamowite. Tam wiele było tych memów z tym, no bo po prostu no, takie rysy twarzy ma, muszę o tym wspomnieć, no że to jest aż niesamowite, nie? E, tutaj, muzyka jest. Pewnie słyszeliście. Tam kilka było takich rytmów. E, tu jest bardzo fajny pokazana rzecz, która jest chyba skryptowana do końca, chociaż zaraz się przekonamy. Uderza go, ogłusza, wrzuca go do wody. Znaczy, nie jest to skryptowane do końca, bo my musimy oddać strzał, ale ten strzał jest e, przytłumiony za pomocą wody, tak? Czyli jesteśmy pod powierzchnią. Jak ten pistolet strzela, nie wiem, ale w każdym razie. Zostaje tutaj oddany strzał, i jak widzicie, e, troszkę tutaj woda pomogła, żeby nie było głośno. Nie? No to, to są takie ciekawostki. E, no i strzelanie. Tutaj mamy pierwszy raz pokazane strzelanie. Wielu osobom się ono nie podoba. E, wiele osób uważa, że może będzie za bardzo każualowe. No bo tutaj jednak pistolet, który mamy w trybie full auto, chyba że to jest seria. Teraz nie wiem, ale to wygląda jak auto. No po prostu nie ma zbyt dużego tego odrzutu i te cyferki, które wyskakują nad, nad gościem, który zyskuje te obrażenia, też się wielu osobom nie podobają. Troszkę jakieś gry typu Borderlands przypominają, ale z tego, co gdzieś tam jakieś są przecieki, to prawdopodobnie będzie można to wyłączyć. Teraz jest taka sytuacja, że nie można przejść przez ścianę. I widzicie, że tutaj jest destrukcja otoczenia. Jest taka ściana, która jest zrobiona z jakiejś kurde dykty, i tak dalej. Więc gościu skanuje przez tą ścianę, przez co używając spowolnienia bardzo ładnie to wygląda, oczywiście, i sprawia wrażenie, że jest, jest dodana w tym świecie destrukcja otoczenia. Co jest prawdopodobnie tylko chwytem takim reklamowym, że akurat ta ściana jest tak skonfigurowana, bo e, pewnie większość e, lokacji nie będzie tak zrobionych. Bardziej to będzie wyglądało m, tak, że do konkretnych misji dana lokacja będzie przystosowana, a nie że wszędzie można strzelać, prawda? No i tutaj mamy tam element już fabularny, tam zbiliśmy gościa, bla, bla, bla. I on teraz idzie do, do wanny. I tutaj mamy oczywiście, o, cycki, cycki, ha, ha, ha. E, To jest też taki bot, który tutaj, jak widzicie, już się rebootuje. E, I oni oczywiście odzyskują tutaj informacje odnośnie, e, odnośnie tego, co się wydarzyło, więc ona ją tam sobie jakby hakuje, bla, bla, bla. E, co jest bardzo fajną, ciekawą sprawą, bo będzie bardzo dużo misji związanych z hakowaniem. E, no i ona go tam rebutuje, i teraz tak, co, co jest w ogóle ważna sprawa, nie? Że e, oni chcą ją odratować. Oni chcą odartować i teraz wychodzą na zewnątrz, on zadzwonił po medyków. Ja nie wiem, bo niedokładnie nie wiem, jak to wyglądało w papierowej wersji, ale tam są różne frakcje. I w papierowej wersji nie pamiętam tych medyków, jak się nazywają, ale to jest taka frakcja, która jak dobrze im zapłacicie, to oni wam oferują, to jest taka prywatna służba zdrowia, ale taka militarna. Eee... Jak oni, jak dobrze im zapłacicie, to nie dość, że was ratują, to jeszcze mogą was obronić w niektórych sytuacjach. Stąd też e, oni przylecieli od razu, bo są opłacani, taki kurwa NFZ lepszy. I oni sobie przy, przylatują. E, no i to w, super wygląda, bo to wygląda jak tacy badasy, to są taki medic badas, nie? Odejdź kurwa tego, a nie takie wiecie, ciepłe kluchy, ojojku, proszę się odsunąć. Oni tutaj kurde rozkazują wręcz, co on ma robić. Wypad, siup. E, jakieś jakaś próba takiego wstępnego odratowania. No i idą stąd, nie. Dobra, no i sobie poszli. No, i widzicie, oni spadają. Dobra. Oni sobie polecieli. To już w ogóle bardzo ładnie to wygląda ten odlot tego. W sensie nie ma nic niesamowitego, ale e, to poczucie. Że ten pojazd porusza się po tym świecie, po którym wy tutaj chodzicie, czyli tak naprawdę po tej mapie, gdzie możecie tutaj eksplorować te różne piętra. To mi się strasznie bardzo podoba. I jeszcze to podążanie kamerą, takie tutaj bardzo ładnie nagrali ten moment. I to jest teraz ciekawy moment. Haha, ha, seks, ruchanie. Jak wiecie, w cyberpunku będzie można. Hmm, Oczywiście rozwijać różnego rodzaju relacje. No i w tym wypadku gramy kobietą. Więc. Znaczy. To mi za bardzo nie pasuje. Bo ja mam wrażenie, że. Znaczy, to jest. Ta scena wynika z linii fabularnej i chyba każdy będzie miał coś podobnego. Jeżeli będziecie grać facetem, to po prostu kobieta się wam obudzi i ten. W każdym razie. To nie wynika chyba z naszych jakichś podjętych decyzji, tylko tak po prostu chyba musi być. Że musimy się przespać z nim, no bo innego nie mam tutaj wytłumaczenia. E, no i to jest nasze mieszkanie. E, to jest nasze mieszkanie i tutaj możemy fajne sobie rzeczy robić. No i tutaj to jest gra dla dorosłych, to nie jest gra dla dzieci, prawda, także tutaj, no, może Fortnite'owcy nie będą zainteresowani za bardzo graniem w tą grę, e, no nic, zobaczymy, czy te relacje faktycznie, czy jakieś tam nawet seksualne relacje będzie można tutaj utrzymywać, czy, no e... cóż, Wiedźmin nas przyzwyczaił do pewnych rzeczy, ciekaw, ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. No, i to jest mieszkanie, w którym możemy sobie obserwować, co się dzieje na zewnątrz. Możemy tam muzyczki sobie słuchać, możemy sobie ubierać zbroję, możemy do naszej zbrodni wejść. Także generalnie wygląda to super, moim zdaniem. Tutaj mamy nasz, naszą kurtkę, która jest naszym pancerzem zarazem. Znaczy, ona przede wszystkim tu nie chodzi o to, że ona ma nas bronić, bo jak nas taka skóra może obronić, prawda? Mimo, że jest jakąś tam elektroniką obładowana, ale bardziej chodzi o to, że ona coś nam dodaje, czyli jakieś widzicie tutaj, e, termalną mm, odporność na coś, IMP, resistance, nie wiem co to jest, chemiczną odporność. Także to są takie ciekawostki. No i dobra, i teraz oni wychodzą. Tu jest pokazane osiedle. W cyberpunku generalnie budynki są bardzo wysokie, ogromne wręcz, więc to sprawia, to troszkę przytłacza, nie? Taka klaustrofobia jest mocna, odczuwalna, no ale dzięki temu się w jakiś sposób wyróżnia, że te budynki to nie są tylko jak u nas takie szare blokowiska, kurde pięciopiętrowe, tam czteropiętrowe, bo od pięciu to już trzeba mieć kurde windę. No i tak wyglądają właśnie te klatki, tak wygląda tutaj takie hmm, to życie ludzi, nie? Tutaj wszystko żyje, tutaj widzicie, że. Siup. chcemy to kupić, to nam pokazuje Vendora, nie? Tutaj sobie walczą, to jest ten e, trening pokazany też w pierwszym trailerze, jaki był na E3 zaprezentowany, czyli roboty są wykorzystywane do po prostu treningów jako sparring partner. Ciekawe rzeczy, nie? Tutaj będzie pokazany taki moment, że sobie po prostu kupujemy coś, co może nam zregenerować, coś. No i sprzedawca i jedziemy windą. I teraz tak, co jest bardzo ważne, w tej grze nie zauważyliście żadnego loading screena. Oni, oni mówią o tym tutaj w tym momencie, że bardzo mocno pracują nad tym, żeby w tej grze nie było loading screena. Chociażby przypomnijcie sobie Wiedźmina 2 i Wiedźmina 3, jaka była różnica. Ogromna. Także oni są w stanie, pokazali przy Wiedźminie 3, że są w stanie to zrobić. Żeby, żeby była duża zawartość gry bez jakichś tam dodatkowych loading screenów. No i teraz jest to wyjście, które wiele osób po prostu tutaj spogersowało. Czyli jest po raz pierwszy pokazane miasto na ulicy. Tutaj logo Cyberpunk się ładnie pokazuje. To mi się też bardzo podoba. I teraz tak, fajna rzecz jest taka. Że ci ludzie sobie chodzą, prawda? My możemy, oprócz tego, że usłyszymy tak, jakby w gotiku czy innych grach RPG, że ej, tam gościu, kurde, chodź tutaj, sprzedam ci narkotyki czy coś. Możemy podejść do wielu osób, na pewno nie do wszystkich, ale do wielu osób i po prostu z nimi zacząć gadać. A większość z nich może nam nawet jakiegoś questa dać. To może być ciekawe. I teraz jest przejście dla pieszych, są czerwone pasy. Tutaj wyświetlane hologramem, oraz jest przejście dla pieszych tutaj sygnalizowane. I zobaczcie, że wszyscy stoją e, i nagle teraz zielone, i sobie elegancko na luziku idą. E, policja stała obok, więc wszyscy czekali na tym przejściu dla pieszych. To też fajnie, e, jak to się mówi, imersję zwiększa, prawda? To będzie gram e, single player. E, nie wiem, multiplayera, raczej nie wiem, nie będzie miała. Nie, nie, nie. Dobra, i tutaj mamy naszego ziomeczka. I teraz tak. Idą sobie Mnisi mm, i po raz pierwszy wchodzimy do samochodu, który jest tutaj. Widzicie, jak się nazywa? To jest taki podobny do takiego rapera. Ja nie wiem, jak ten raper się teraz nazywał. Ro Rick, Rick Rock chyba, czy coś takiego. Rick Ross. Rick Ross. Rick Ross. On jest. W, no to jest, kurde, 1x1 praktycznie. Rick Roll. Mhm. No dobra, tutaj jest bla bla bla, bo tu są rzeczy fabularne, to będzie fajne, jak się będzie grało. Ale on opisuje generalnie. O, w ogóle tutaj dużo osób mówiło, że ta postać jest podobna do Siri, nie? <laughs> nie wiem, gdzie oni widzą podobieństwo, może po to, że ma białe włosy. Okej. E e no dobra, i teraz tak, tutaj ja sobie skipnę, żeby to nie trwało w nieskończoność. Dostaliśmy tam zadanie, podjęliśmy i teraz sobie chodzimy, rozmawiamy z ludźmi tam, dostajemy jakieś informacje. I to jest teraz fajna sprawa. Schodzimy do takiego piwniczaka, który po prostu ma swój gabinet medyczny. I to jest bardzo ważna rzecz, bo w tym świecie będziemy mogli wydawać nasze tam punkty, czy nie, punkty na to, żeby ulepszyć swoje ciało. I będziemy mogli po prostu e, różnego rodzaju implanty sobie tutaj ogarniać. Będziemy mogli upgradeować jakąś tam bioniczną rękę, oko na oko, będziemy mogli dodatkowe jakieś tam skanery nakładać. Także generalnie modyfikacja ciała i ulepszanie naszej postaci będzie właśnie na tym polegało, że będziemy go odwiedzać. E, co wygląda całkiem ciekawie, jak widzicie. Są jakieś dodatkowe skanery wtedy na ten czówce załadowane. Także o, on tutaj ciub. Proszę bardzo. Na ręce nam tutaj widzicie takie kurza drukarką w sumie e, nakłada elektronikę. Tu na przykład nam wyjął przed chwilą oko i, i, i to oko będzie tam potem jakieś chyba wymienione czy tam zupgradeowane. Dzięki czemu widzicie teraz możemy skanować gościa i informacje uzyskiwać. Także także tutaj może ten Tu w ogóle nie wiem czy zauważyliście ale to jest chyba na środku dupy G napisane. No bo. Hmm. Ciekawa sprawa. Zresztą tutaj babka chyba majtki ma szpilkami, które są rewolwerem zaczepione. To jest zwykle dziwne. Um... Okej, okay. no tak, on jest przy burdelu w ogóle. On jest w ogóle przy burdelu. To też może świadczyć o tym, że będzie można się bawić tak jak z kurtyzanami. I teraz tu jest pierwszy raz pokazany samochód. E... To jest akurat taka scena chyba oskryptowana bardzo mocno, że gościu zainteresował się, że są złodzieje oczywiście, ale ten gościu się za bardzo zainteresował naszym samochodem i to tak jest tak zrobione, żeby, żebyśmy pomyśleli pewnie, a w tej grze to będą mogli nam kraść samochody. A to pewnie tylko ten jeden raz jest tak zrobione, ale może się zaskoczymy. Po raz pierwszy wchodzimy do samochodu, który po prostu wygląda świetnie. E, fajna muzyczka dodaje jeszcze klimatu. On tam teraz powie, że on nie zna jakieś super paliwo, dzięki czemu może tam zapierdzielać bardzo prędko. E, I tutaj jedziemy. No i e, jest strzelanina pokazana. Jak widzicie, samochód, mimo że przed chwilą kierowaliśmy, w sumie nie wiemy co się teraz dzieje. Czy ten samochód po prostu jest taki inteligentny, że on sam prowadzi, czy nasz kolega przejął stery. Ale my po prostu wychylamy się przez okno i strzelamy do napastników, nie? No, to ja może skipnę trochę to strzelanie, ale jest też pokazane, bo oczywiście gra jest first person, czyli z pierwszej osoby będziemy grali. Natomiast jest tylko jeden wyjątek, nie przepraszam, są dwa wyjątki, kiedy będziemy mogli zobaczyć postacie z trzeciej osoby, czyli to jest moment, gdzie jedziemy samochodem oraz różnego rodzaju cutscenki związane z misjami czy z linią fabularną. Także generalnie tu wygląda to przewspaniale, mi się to super podoba. Samochód tam walić już, że samochód wygląda ładnie, ale po prostu fajnie to wygląda na tle tego całego miasta. Tylko jest jedna rzecz, której tutaj brakuje. Zgadnijcie, czego tutaj brakuje na tych drogach. No właśnie, samochodów moi drodzy. Nie ma samochodów i to jest dziwne. Ciekaw jestem, jak oni to rozwiążą czy dodadzą samochodów. Bo tutaj to wygląda dziwnie, jakbyśmy po prostu pustymi ulicami ciągle mk tutaj mknęli i się nic nie dzieje, nie? Brakuje tu pałacu kultury. No tak. Ja wiem, że tam jakieś się pojawiły. Ale brakuje samochodów, które jeżdżą, które sprawiają wrażenie, że to miasto żyje, a nie że my jesteśmy tylko tutaj jedynymi osobami. Dobra, podjechaliśmy pod miejsce, gdzie będzie miało że tutaj się będzie misja odbywała. No i jest nasza ta agentka. Ta pseudo Siri, jak to tam mówiliście, e, która po prostu będzie chciała nam dać tutaj zadanie. E, dobra, ja to może skipnę, bo to są rzeczy bardzo fajne, ale, ale jak będziemy już grali. E, tutaj skipniemy, już jesteśmy niedaleko. E, I teraz schodzimy do takiego miejsca, gdzie... Schodzimy do takiego miejsca, gdzie będą tacy szaleńcy, o. I oni będą chcieli nam sprzedać technologię. Dosyć, dosyć dobrą i chyba zakazaną do pewnego stopnia. E, będą chcieli nam sprzedać pies. Oni tutaj w ogóle doszło do czpania. Oni tam wdychają jakieś dziwne rzeczy, jakieś kurde. Podobne do, do tych lekarstw, co na astmę się bierze. E, on nam teraz pokaże tego robota Pies pies-pająk. Ja nie wiem, w sumie, kurde, czy to Wardenga tutaj nie projektował. W każdym razie, e, oni chcą nam to sprzedać. I co ciekawe, w tej grze będzie można takiego robota w ogóle. Będzie można nim sterować. E, I on będzie mógł nam towarzyszyć. I będzie można podobno go ulepszać. Z tego co słyszałem. E, więc to też będzie fajna rzecz. I, i jak będziemy go wykorzystywać w misjach, jestem bardzo ciekaw. Mhm. No i dobra, i teraz dochodzi do takiej chyba największej strzelaniny, jaka tu miała miejsce. E, to no, strzelanina jak strzelanina, czyli strzelanko, szczelanko tutaj oni specjalnie używają spowolnienia, aby troszkę ukazać e, no, tą dodatkową mechanikę. I teraz jeśli chodzi o chat, to tak, po prawej u góry, ja tutaj mam akurat czat, zobaczcie, że tam są najważniejsze takie elementy związane z misjami, tak? Mm. Co mamy jeszcze tutaj gdzieś? Lewa na dole. Tutaj jest taki hardzik. To są takie dosyć minimalistyczne, co dosyć fajnie wygląda. Pewnie będą to zmieniać. Jest związany z pistoletem. A lewa u góry to mamy tylko taki czerwony pasek i jakiś niebieski. Teraz nie wiem, czym jest ten niebieski pasek. To jest ADR. To się nazywa. Nie wiem, co to może być. Adrenalina. Aha, to jest ta adrenalina do spowalniania, chyba tak mi się wydaje. Dobra. No i widzicie, oni chcieli nam to sprzedać, ale z racji tego, że tutaj się pojawiła strzelanina i się ona zakończyła, to żeśmy sobie go wzięli po prostu. No i jakąś lepszą broń w końcu. Dosyć ładnie to wygląda. Zauważcie, że to nie są takie bronie, które są stworzone od podstaw. To przede wszystkim są różnego rodzaju takie zmodyfikowane bronie. Trochę mi to zawsze jakimiś grami survivalowymi, typu Fallout, e, no tego typu grami, że używane są zawsze gdzieś tam stare jakieś technologie, ale, ale uzupełniane o jakąś nowoczesność, o elektronikę i tak dalej. No, także to też takiego klimatu dodaje. O, i tutaj strzelanie, strzelanie, jeszcze raz strzelanie, bo to trzeba trochę poszczelać, żeby zadowolić wszystkich, zarówno tych, co chcą fabuły, jak i tych, którzy chcą Counter-Strike'a. Ona tam zhakowała, to też jest fajne, bo będziemy mogli ten... O, to jest w ogóle super, to warto powiedzieć o tym, o, że jesteśmy, kurde, wyposażeni w różnego rodzaju sprzęt, prawda, jesteśmy, no, kurde, takim w sumie, jakby nie było w połowie robotem. No to, no to też mamy na rękach możliwość takich szponów kurde wyciągnięcia. Eee, no i teraz zobaczcie, co się wydarzy. Siup. Temu się zacięła broń, bo był zaskoczony. Dobra. Tutaj jest nawalanka. On tutaj obrócił teraz ten samochód. No dużo rzeczy tu musi być poprawionych. Niektóre rzeczy wyglądają jeszcze nie do końca tak, jak powinny wyglądać. Między innymi animacje niektórych przedmiotów oraz. Ja tam wiedziałem, że one tak jakby w mało, w kilku FPS-ach tylko są niektóre przedmioty zanimowane. Ogólnie gra styl graficzny mi się bardzo podoba. No tak jak na trailerze to wyglądało, prawda? To jest w tym klimacie utrzymane. Mm, ludzie, którzy szukają tutaj jakiejś fotorealistyki, no to jej nie znajdą, ale. Ale umówmy się, no, Wiedźmin też nie był fotorealistyczny. No, miał też swoją... mój. Swia, mój fu, nie umieli się wysłowić. Miał swój styl graficzny. No tutaj dochodzi do już zakończenia misji. E, w, w, fabularnie Tą misję kończymy, gadamy, gadamy No i wracamy do samochodu Dostajemy telefon od naszego Kurde, dużego, grubego kolegi No i cóż No i oni sobie tutaj jadą No i siup, nie? To był cały gameplay Co tu warto powiedzieć jeszcze Że nie została zapowiedziana data Chyba, że ta data Tutaj w tytule jest tą datą, nie? Eee... Jak skończysz, to przełącz na YouTube CD Projekt RED. Jest live z e, wyników finansowych. CD Projekt RED. Tutaj. Aha. No dobra. W każdym razie, e, tak to, moi drodzy, wyglądało, i nie wiem, czekam na Wasze przemyślenia.